Każdego dnia zdarzają się sytuacje, w których firma zostaje oszukana przez nieuczciwego kontrahenta. Odpowiednia weryfikacja partnera biznesowego może jednak zminimalizować takie ryzyko. Każda współpraca niesie ze sobą ryzyko. Może to być ryzyko utraty płynności, kiedy kontrahent nie zapłaci nam w terminie lub celowo ten termin będzie wydłużał. Lub może być to ryzyko oszustwa, kiedy kontrahent nie zapłaci nam za nasze produkty i usługi, narażając nasze przedsiębiorstwo na straty. Zapraszam. Jeśli chodzi o wpis dłużnika, musimy dłużnika najpierw ostrzec przed możliwością takiego wpisu i dopiero po odczekaniu 30 dni i braku zapłaty możemy go do Biura Informacji Gospodarczej wpisać. Jeśli dług jest spłacony całkowicie, w rejestrze InfoMonitor nie pozostaje żadna informacja. W Polsce można sprawdzić to w KRS-ie, można poszukać danych o firmie, widać już na przykład jak się wchodzi na stronę internetową, jak to wygląda. Ale prawda jest taka, że najlepszą weryfikacją jednak jest sprawdzenie, czy się ma wśród znajomych, którzy na przykład znają danego prezesa czy daną firmę. My to często robimy chociażby przez LinkedIna czy inne narzędzie. Weryfikować firmę należy nie tylko na samym początku, ale także w trakcie współpracy. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor to jest taka tablica ogłoszeń, na której firmy publikują swoich dłużników. W tym roku zapytano już mniej więcej o co piątą dorosłą osobę w Polsce i około 2/5 firm. Małe firmy mogą być bardzo często wciągnięte w taką pułapkę, czyli dostarczają produkty i usługi w momencie, kiedy duża firma popada w kłopoty finansowe. Przykładem może być tu branża budowlana. W tej chwili do rejestru wpisanych jest około 2,5 miliona podmiotów, 2 200 tysięcy konsumentów i około 250 tysięcy firm, a całkowite zadłużenie wynosi ponad 47 miliardów złotych. Żeby zweryfikować naszego kontrahenta, możemy sprawdzić go w KRS-ie, w CEIDG, również w Białej Księdze, jeśli chodzi o podatek VAT, oraz w Urzędzie Statystycznym, jeśli chodzi o numer NIP. NDA jest to umowa o zachowaniu poufności, czyli No Disclosure Agreement. Kara od razu, czyli od razu 100 tysięcy na przykład muszą nam zapłacić, jest już jakąś ochroną, a drugą ochroną jest patent, tak? I patent, tylko że on bardzo dużo kosztuje. Dwa razy udało nam się dzięki właśnie weryfikacji i NDA-owi zabezpieczyć. Pierwszy raz wtedy, kiedy wydawało się, że to firma europejska miała nam zweryfikować możliwości produkcyjne, czyli musieliśmy wysłać im całe te pliki produkcyjne Gerbery, żeby oni mogli zobaczyć, czy są w stanie nam to wykonać. Okazało się, że koniec końców, że to była firma z Chin, która nie zawsze czysto grała, więc na szczęście nie chcieli podpisać tego NDA-a i udało nam się uniknąć wtedy wycieku, powiedzmy, dosyć ważnych informacji. Szczególnie należytą uwagę trzeba zwrócić podczas weryfikacji klientów zagranicznych. W Polsce mamy szereg różnego rodzaju baz danych lub informacji, które możemy pozyskać i które ułatwią nam identyfikować konkretnych przedsiębiorców. Inaczej jest, jeśli chodzi o kontrahentów zagranicznych. Możemy bardzo łatwo stać się ofiarą różnego rodzaju oszustów i naciągaczy. Dlatego w takich przypadkach warto korzystać ze specjalistycznych firm, które profesjonalnie zajmują się weryfikacją kontrahentów zagranicznych. Znamy te firmy, one są duże. Nie korzystaliśmy nigdy z takiej firmy, która weryfikuje poszczególnych dostawców bezpośrednio. Można powiedzieć, że pośrednicy europejscy, bo często kupuje się poprzez pośredników europejskich, mają taką wiedzę i też się z nią dzielą. Weryfikacja kontrahentów zagranicznych jest nieco trudniejsza. Dlatego też należy zażądać od takiego kontrahenta, aby przedstawił swoje dokumenty rejestrowe. W
wpis do rejestru przedsiębiorców tamtejszego rejestru prowadzonego w danym kraju, czy też wpis do rejestru VAT, czy nadanie numeru identyfikacji podatkowej. Dokumenty, które otrzymamy od naszego zagranicznego kontrahenta, możemy zweryfikować. Czy to w rejestrze na przykład VAT prowadzonym przez Komisję Europejską, czy też w rejestrze EORI, który dotyczy rejestracji do kwestii celnych, jak również w rejestrach już konkretnego państwa, czy też taki podmiot jest wpisany do rejestru prowadzonego na tym terytorium.